Wiesz co, Monia? Ja to mam pomysł. Dam się ukąsić któremuś pająkowi i jest szansa, że dostanę supermoce jak Spider-Man. O mój Boże. Czy możesz wreszcie dorosnąć? No mogę. Tylko po co? Witajcie, kochani. W jakim momencie tygodnia? Wtorek. We wtorkowym odcinku. No jak widzicie, takie zombie mode mi się załączyło, także żyję, oddycham i więcej dzisiaj ode mnie nie wymagajcie. Co nie zmienia faktu, że chciałbym coś powiedzieć do widzów, którzy są tutaj po raz pierwszy. Jeśli boicie się pająków, nie przełączajcie. Dajcie mi pokazać, że wcale nie są takie złe. Bo z tego co widzę, sporo osób przychodzi i idzie sobie dalej. Także zostańcie. A uwierzcie mi, że poznacie zupełnie inny świat pająków. A, i naciśnijcie subskrybuję na dole. W dzisiejszym filmie powiem wam o pająku, który, z tego co mi wiadomo, jest najbardziej jadowitym pająkiem występującym w UK. Ale uwaga, uwaga, macie go też w Polsce. I podejrzewam, że 80% domów ma go już u siebie. Ale czy jest się czego bać? O tym powiem wam już za chwilę. Obiecałem, że na 7000 zrobimy Q&A, nie ma żadnego problemu. Od dzisiaj zbieramy pytania do odcinka Q&A, tylko dajcie znać, czy chcecie, aby to był odcinek Q&A, czy może wolicie, aby Q&A odbył się na live. W opisie będziecie mieli link do postu na Facebooku, na mojej grupie, tam możecie zadawać pytania. Tylko bardzo was proszę, bądźcie oryginalni, nie pytajcie mnie, ile mam pająków. Okej? Okay. Super. A! I dzisiaj poznacie wyniki konkursu na Canvas. Emocje sięgają zenitu. Ja już wiem, kto wygrał. A wy dowiecie się za chwilę. Także nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć. Ja jestem DJ Arachno, a to są moje ptaszniki. Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj poruszymy sobie mega temacik, a mianowicie najprawdopodobniej jeden z najbardziej jadowitych pająków występujący w Wielkiej Brytanii, Polsce, ogólnie w bardzo wielu miejscach na świecie. Europa, Azja, Ameryka, wszędzie można spotkać fałszywą czarną wdowę. Skąd mamy? Z łazienki. Nasi synowie byli tacy super i se złapali. Poruszymy dzisiaj temat, czy jest się czego bać, czy nie, czy powinniśmy je tępić i kim one tak naprawdę są. W związku z tym, że przez kliszę praktycznie nic nie zobaczycie, przerzucimy ją sobie do tego oto pojemnika, a ja wytłumaczę, czym naprawdę jest Steatoda grossa, którą widzicie na załączonym obrazku, a w sumie to zaraz ją zobaczycie. Teraz to wyjść nie chcę. Wejść też tam nie chciała. Wejść też tam nie chciała? Ale już wyszła. Dobra, zbliżyliśmy się troszeczkę do niej. Obiecuję, że przełączymy się też na obiektyw makro, abyście mogli zobaczyć ją troszkę lepiej. Jest to Steatoda grossa. Jest to pająk powszechnie znany jako pająk szafkowy. Ze względu na to, że najczęściej można go spotkać właśnie w szafkach, w jakichś rogach naszego mieszkania, gdzieś, gdzie jest ciemno. Ogólnie, jeśli chodzi o informacje na temat tych pająków, jest strasznie ciężko znaleźć jakieś konkretne informacje potwierdzone naukowo. Ogólnie w Polsce często nazywa się go Zyzuś Tuścioch. No to nie moja wina, przez to nie ja go tak nazwałem. Ogólnie nazwa słaba, jeśli chodzi o pająka, którego właśnie obawiać się, czy się nie obawiać. Steatoda grossa jest gatunkiem synantropijnym. Tak? Zapiszcie sobie synantropijnym. Trudny wyraz. Chodzi o to, że przystosowała się do życia z ludźmi. Czyli w betonie, w domach, w
komórkach, piwnicach, na strychach. I ogólnie w takich słabych miejscach. Szafkach. Szafkach. W łazienkach. Przeważnie chyba w łazienkach. No, tam była ta ziona. Ogólnie jest to nieprawda, że pająki te są śmiertelnie niebezpieczne. Jest to po prostu nagonka wszystkich mediów, gazet. No bo sorry, ale taka prawda, jeśli powiecie, o, fałszywa czarna wdowa znaleziona w mieszkaniu, jest to o wiele bardziej krzykliwe niż Zyzuś Tuścioch został znaleziony w mieszkaniu. To ma się klikać, pamiętajcie. Występuje kilka gatunków steatody w Europie, między innymi steatoda grossa, steatoda nobilis, która, i tu ciekawostka, zagrała radioaktywnego pająka w filmie Spider-Man. Wiedziałaś o tym? Nie. No to teraz już wiesz. Zyzuś Tłuścioch, z tego co ja zdążyłem wywnioskować, to nie jest steatoda grossa, a jest to steatoda bicolorata. Lecz wiele razy na pewno jest mylona z taką steatodą grossą lub steatodą nobilis. Nie są to duże pająki. Samice osiągają maksymalnie 6,5 mm do 10 mm długości. Samce 4-6 mm. Także podejrzewam, że taki samiec miałby problem, aby przebić ludzką skórę. Jak widzicie, nie wspinają się one po płaskich powierzchniach, co jest na plus. Przynajmniej nam nie ucieknie, jak birupes. No i pytanie, czy jest się czego bać? Ogólnie ukąszenie tego pająka może być nieprzyjemne. I tu muszę przyznać rację mediom, że trzeba na te pająki uważać. Ze względu na to, że jad pająków z rodzaju steatoda zawiera również alfa-latrotoksynę, którą posługuje się Latrodectus, czyli prawilna czarna wdowa. Z tym, że ta latrotoksyna, którą posiadają steatoda, jest dużo słabsza i raczej nas nie zabije. Także, jeśli o to chodzi, nie ma się czego martwić. Niestety, ukąszenie przez steatodę grossę może być naprawdę niefajne, gdyż w związku z tym, że posiada alfa-latrotoksynę, może się objawić takimi symptomami jak ból, nudności, wymioty, skurcze mięśni. Czasami nawet pojawiają się bąble wodne w miejscu ukąszenia. Słyszałem historię, że po ukąszeniu fałszywej czarnej wdowy, czyli steatody, występowały martwice. W co nie do końca wierzę, gdyż we wszystkich tych historiach został pominięty fakt, że miejsce ukąszenia było zaniedbane. Pojawiał się tam brud, nie było to myte, odkażane, nie było zmienianych opatrunków. Co za tym idzie? Wdało się zakażenie i to był efekt, czyli bycie brudasem było efektem na przykład amputacji kończyny. O Jezus, jak to brzmi w ogóle, o czym ja mówię, amputacja kończyny. Ale no co, takie są fakty i trzeba o nich wspomnieć. Co tak naprawdę steatoda ma wspólnego z czarną wdową? Ogólnie oba te pająki pochodzą z rodziny omatnikowatych i są dosyć bliskimi kuzynami. Ogólnie pająki te przypominają bardzo Latrodectus ze względu na swoją budowę oraz na zachowanie. Pletą one pajęczyny, które przecinają się pod różnymi kątami, są zawieszone w powietrzu i w ten sposób łapią swoje ofiary. Ale musicie przyznać, że wygląda creepy. To co, przepnijmy się może na obiektyw makro i zobaczmy, jak wygląda ona z bliska. Zbliżyliśmy się na tyle do niej, ze względu na to, że ona cały czas się rusza i biega, jest ciężko z uchwyceniem ostrości. Ale mam nadzieję, że takie zbliżenie Wam się podoba. W ogóle to widzę teraz na ekranie, że widać, jak świecą jej się oczy. Mamy takie normalnie diody na samym czubku karapaksu, które reflektują światło. Wygląda to naprawdę super. Co bym chciał jeszcze powiedzieć o steatodzie? Dotarłem do informacji, że samce tych pająków posiadają, słuchajcie, narządy strydulacyjne, czyli wydają dźwięki, które mimo ich małych rozmiarów człowiek jest w stanie usłyszeć. Nie zdawałem sobie sprawy, że te pająki mogą strydulować. Jest to dla mnie wiadomość naprawdę troszkę szokująca. W przeciwieństwie do ptaszników, których narządy strydulacyjne znajdują się przy helicerach, u steatoda narządy strydulacyjne znajdują się przy odwłoku.
pod jego przednią częścią. Także jest to coś ciekawego, o czym sam dopiero co się dowiedziałem. Czyli moi drodzy, pytanie najważniejsze. Czy powinniśmy się bać? Powinniśmy je zabijać? Czy powinniśmy je wyrzucać na dwór? Ja uważam, że na dobrą sprawę nie ma się zbytnio czego bać, gdyż miejsce, w którym budują swoje sieci, jest ciężko dostępne dla nas. Raczej robią to gdzieś za szafkami, za szafami, za meblami, w jakichś ciemnych kątach, w miejscach, do których praktycznie nie mamy dostępu. Ale teraz fajnie ją widać. Nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o pająki właściwe, ale ten pająk robi na mnie naprawdę niesamowite wrażenie i bardzo chętnie poszerzę swoją wiedzę na ich temat. Ogólnie było bardzo ciężko zidentyfikować tego pająka ze względu na to, że Steatoda nobilis, Steatoda grossa i Steatoda bicolorata jest mega podobna do siebie. Różnią się praktycznie tylko wzorkami, więc jeśli ja teraz opowiadam wam o Steatoda grossa, to mogę się mylić, słuchajcie, i mogłem popełnić pomyłkę w identyfikacji. Może się okazać, że teraz przede mną jest na przykład Steatoda nobilis. Także jeśli wystąpiła u mnie pomyłka, musicie mi to wybaczyć. Oczywiście Steatoda grossa jest tym rzadszym pająkiem, którego możemy spotkać u siebie w domach, co bardzo by mnie cieszyło, jeśli to by była grossa. Także co? Ja na pewno zatrzymam ten egzemplarz i zobaczymy, czy uda nam się go hodować. Wracając jeszcze do ukąszenia, jedna ciekawa rzecz. Był przypadek ukąszenia przez Steatodę, która została pomylona z Czarną Wdową. Działo się to w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym podano pacjentowi surowicę na jad Czarnej Wdowy. I uwaga, ta surowica działała. Więc co za tym idzie, mają bardzo podobny do siebie jad. Oczywiście Steatoda ma dużo słabszy, który nie może nas zabić, ale surowica na prawdziwą Czarną Wdowę, czyli na Latrodectus mactans, działa przy ukąszeniu tych pająków. Także jak widzicie, świat pająków może być naprawdę ciekawy i niesamowity. Jak wiele odrębne gatunki mają ze sobą wspólnego. Moim zdaniem te pająki są mega przydatne ze względu na to, że tępią po prostu całe robactwo w naszych domach, co przykłada się na to, że my możemy spać spokojnie. Tak, wiele ludzi powie, jak spać spokojnie, jeśli biega mi gdzieś tam pająk? Uwierzcie mi, ten pająk boi się bardziej was niż my jego. Zwłaszcza patrząc na to, że Steatoda jest bardziej płochliwa niż agresywna, więc w momencie, kiedy tupniecie mocniej, ona chowa się w swoim domku i na pewno przez dłuższy czas stamtąd nie wyjdzie. To co? Nie wiem, czy to wypali, ale chciałbym spróbować ją nakarmić. Liczę na to, że mi się to uda. Mam taką nadzieję. Ciekawe, czy zje. Mówisz, że może być ciężko? Myślę, że w momencie, kiedy zrobiłaby sobie pajęczynę, byłoby to dużo łatwiejsze. Moja ostatnia próba. Ktoś się zdenerwował. No niestety, ona się tylko wkurzyła. Także co? Te znaczki na odwłoku, powiem wam szczerze, że na obiektywie makro wyglądają troszeczkę inaczej i mam obawy, czy to jest na pewno Steatoda grossa. Ze względu na to, że to właśnie te ornamenty na odwłoku mogą nam powiedzieć, co to dokładnie jest za gatunek. Także co? Jeśli ogląda ten film jakiś specjalista od pająków właściwych, to bardzo, bardzo będę wdzięczny za informację. Przygotowaliśmy jej pojemnik, ale to przepnijmy się na normalny obiektyw i wsadźmy ją do jej nowego domu. Oczywiście ten pająk nie będzie żył u nas w studiu na regale ze względu na to, że ten pająk lubi dużo niższe temperatury. Więc najprawdopodobniej będzie to ozdoba naszej sypialni. Nam pasuje. I uciekła. W takim razie przepnijmy się na normalny obiektyw. To co? Przygotowaliśmy dla niej pojemnik. Od razu mówię, nie potrzebują one żadnego włókna kokosowego. Czemu my daliśmy włókno kokosowe? Żeby ten badylek się trzymał w jednym miejscu, a nie latał po całym pojemniku. I to jest jedyny powód, dlaczego znajduje się tu włókno. Oczywiście możemy zraszać tym pająkom raz kiedyś, ale w związku z tym, że żyją one w naszych domach, jest to
zabieg, który niekoniecznie jest niezbędny. Także co? Ja sobie wyjmę już to wieczko od tej kliszy, w której siedziała do tej pory. Wyjmę tego mącznika, bo też jest tutaj zbędny. I przeprowadzimy sobie pająka. Tak, wiem, mało humanitarne, wiem. Ona sobie świetnie w tym pojemniku poradzi. Poczekamy, aż zrobi sobie pajęczynkę i wtedy spróbujemy ją nakarmić. A wy dajcie znać, czy będziecie chcieli zobaczyć update'y związane z naszą Steatodą Grossa. Mam nadzieję, że Grossa. Nie przemyśleliśmy tylko tego badylka, że jest tak wysoko i ona będzie w stanie nam uciec z tego pojemnika. Także co? Reasumując i podsumowując, nie bójcie się, kochani. Jeśli sam fakt takiego pająka w domu wam nie odpowiada, nie zabijajcie go. Złapcie go w jakiś plastikowy pojemnik czy szklankę i wyrzućcie na dwór. Nie zabijajcie, one naprawdę są potrzebne. Wiecie, że taki pająk nawet zabija te ohydne i obleśne kątniki? Serio, serio. Także moim zdaniem nie ma się czego bać. A taki pająk na pewno jest bardziej pożyteczny od takiego robala, który chodzi gdzieś po podłodze. Bardzo dziękuję, że byliście. Bardzo dziękuję, że oglądaliście. W ramach rewanżu zostawcie przysłowiową łapkę w górę. Nie zapomnijcie zostawić nam subika, gdyż te subiki pokazują nam, czy warto to dalej robić i czy warto nagrywać dla was filmy. Jeśli macie ochotę wesprzeć nas, zapraszamy do strony Patreon, tak samo jak do wsparcia YouTube'a. Wszystkim wspierającym bardzo, bardzo dziękujemy. A my widzimy się już. Dobra, dobra, dobra. Chwilunia, chwilunia. Czas poznać wyniki konkursu. Na wstępie powiem wam od razu jedną ważną rzecz. Wasze prace były obłędne i to był mega ciężki wybór przed nami, żeby wybrać te pierwsze trzy miejsca, gdyż wiele waszych prac zasługiwało na pierwsze miejsce. Serio, serio. I powiem szczerze, że troszeczkę źle się z tym czuję, że musieliśmy wybrać tylko trzy miejsca. Więc co za tym idzie, powtórzymy ten konkurs już niebawem, aby wszyscy, którzy zrobili tak wspaniałe prace, mieli okazję coś zgarnąć. To co? Czekacie pewnie, kto wygrał. No to startujemy. Trzecie miejsce, pojemniki z wystrojami, zgarnia Tomek Bartosik. Gratuluję, Tomku. Drugie miejsce, czyli paczkę z pająkami, zgarnia Kajtek Klimczak. Gratuluję, Kajtek. Masz więcej pająków. No i najwyższa pora przekazać wam pierwsze miejsce. Do kogo poleci ode mnie kanwas? No dobra, dobra, już mówię. Wiktoria Gierej. Gratuluję, moi kochani. Ale tak jak powiedziałem, było bardzo dużo prac, które powinny zgarnąć pierwsze miejsce. Już niebawem kolejne konkursy na naszym kanale. To co? Teraz już mogę się pożegnać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej! Ach co? Ja to myślałam, że ja mam męża, a nie małe dziecko. No ale szukaj plusów. Przewijam się sam.